Hej, cześć, dzień dobry, witam Cię z powrotem na moim kanale. Dzisiaj w troszkę innej scenarii. Na moim Instagramie, na którego serdecznie Was zapraszam, dostaję bardzo, 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 bardzo często pytania o szpital. Generalnie o to, jak wyglądało tam leczenie, o lekarzy, o pielęgniarki, o innych pacjentów, o moje doświadczenia, jakieś przykre historie. Po prostu moja skrzynka jest zasypana tego typu wiadomościami. Dlatego też stwierdziłam, że nagram osobny filmik na ten kanał, żebym mogła odsyłać każdego, kto powiela te bardzo powtarzane pytania. Kiedy ostatni raz zapytałam Was na Instagramie, jakie chcielibyście zobaczyć filmy na moim kanale, wiele osób właśnie podało ten temat. Wybraliście formę i Q&A, i storytime. Dlatego też stwierdziłam, że zrobię storytime o szpitalu, odpowiadając na pytania, czyli nie będę odpowiadała po jednym zdaniem na zadawane przez Was pytania, tylko będę się po prostu bardziej rozgadywać, opowiadać Wam jakieś historie z tym związane. Ale odsyłam Was także do filmiku o mojej chorobie, który już jest na moim kanale, i koniecznie go obejrzyjcie i wtedy wróćcie tutaj, bo będziecie w stanie więcej zrozumieć. Ja w lipiec, sierpień i kawałek września 2020 roku spędziłam w szpitalu na Spornej w Łodzi. Byłam tam przez pierwszy miesiąc z moją mamą, dlatego że byłam niepełnoletnia i ona mogła ze mną jeszcze leżeć na sali, a następnie byłam sama, bo miałam 2 tygodnie przerwy i wróciłam do szpitala znowu na miesiąc około, więc spędziłam tam dużo czasu. Niestety ten pobyt nie należał do najprzyjemniejszych. Spotkało mnie tam wiele złego, no byłam też bardzo chora, chorowałam na anoreksję nerwową plus ostre zapalenie trzustki, niewydolność wątroby, niszczona jelita, zapalenie błony śluzowej żołądka, leukopenia i tak dalej. Miałam mnóstwo badań. Mój ogólny stan był bardzo ciężki, byłam niedożywiona, ważyłam 31 kilo. Do pewnego czasu ten pobyt był dla mnie bardzo traumatyczny, gdyż spotkała mnie tam niesamowita przemoc ze strony personelu, głównie pielęgniarek, ale o tym zaraz Wam opowiem. Zaczynając od pierwszego pytanka. Jacy byli lekarze względem Ciebie? Przede mną wszystko utajali. Nie wiedziałam, co mnie pewnie czeka. Więc lekarze byli raczej nastawieni jak do osoby, która sobie wymyśla problem. Potem już podejrzewali, że mam anoreksję, bo na początku w ogóle nie dopuszczali tego do siebie. Stwierdzili, że nie mam anoreksji, bo nie miałam typowych zachowań dla anoreksji. Później uznali, że mam anoreksję typową. Nie wspomniałam o tym jeszcze, że był to szpital somatyczny, to nie był szpital dla wszystkich, którzy by pytali. Ja po pobycie w szpitalu somatycznym zostałam przewieziona na konsultację do szpitala psychiatrycznego, ale nie zostałam tam. Następnego dnia pojechałam do ośrodka terapeutycznego Gedeon Medica pod Warszawą. Także wracając do lekarzy. Lekarze generalnie byli nastawieni raczej dobrze. Może nie dobrze, po prostu byli neutralni. Natomiast moja pani doktor prowadząca była dla mnie bardzo dobra, bardzo się angażowała i nadal do niej chodzę. Bardzo dobrze ją wspominam i dużo dobrego dla mnie zrobiła. Zleciła mi chyba wszystkie możliwe badania krwi, jakieś USG, RTG, rezonanse i inne, bo szukali przyczyny mojej choroby. Lekarzy wspominam raczej dobrze, natomiast jak chodzi o pielęgniarki, to jakaś pomyłka, ale do tego przejdziemy zaraz. Jak chodzi o przekazywanie informacji przez lekarzy, to jest po prostu jedno wielkie, nie wiem nawet jak to określić. Lekarze generalnie mają to do siebie, że nie informują pacjentów, nie wyjaśniają im tego, co się z nimi dzieje. Oni uważają, że to jest logiczne, tak? Dla nich to jest logiczne i dlatego nie rozmawiają tak z pacjentami, mam takie wrażenie, szczególnie z tymi niepełnoletnimi, gdyż traktują ich po prostu niepoważnie. Nie było mi mówione dosłownie, dlaczego coś mam, na przykład dlaczego mam reżim łóżkowy. Ja nawet nie wiedziałam, że coś takiego istnieje, a było ode mnie wymagane, że będę go przestrzegać, nie wiedząc, że go mam. Logika. Jak chodzi o inne sprawy, to na początku też nie było mi nic mówione, jednak moja mama porozmawiała z moją panią doktor i wyjaśniła jej, że ja się lepiej czuję, kiedy wiem, co się ze mną dzieje, kiedy wiem, dlaczego mam to badanie, dlaczego go nie mam, i tu będę mogła do tego podejść bardziej na spokojnie. I po tej rozmowie pani doktor zaczęła mi wyjaśniać więcej spraw i naprawdę mi to bardzo pomogło. Może wystarczy z nimi porozmawiać, bo dla nich to się wydaje logiczne, a nie patrzą z perspektywy pacjenta na pewne sprawy. Mogłaś jeść to, co chcesz? To jest jedno pytanie. I drugie, czy jadłaś wszystko to, co ci podawali? Jak chodzi o jedzenie, to ja mogłam jeść to, co chciałam. W sensie mogłam mieć swoje jedzenie i sobie wymieniać, na przykład szynkę na łososia. Natomiast musiałam bazowo zjadać te posiłki, które oni dawali. Czyli jak na śniadanie były kanapki, to musiałam
gdzieś kanapki, ale na przykład ze swoimi rzeczami, ze swoimi produktami. Tak samo obiady jadłam szpitalne, bo były bardzo smaczne. No i kolacje to samo, a drugie śniadania i podwieczorki nie musiałam ich jeść, więc zazwyczaj jadłam 3-4 posiłki, coś takiego. Nie musiałam zjadać całych porcji, mogłam zjadać tyle, ile byłam w stanie, ale byłam karmiona sondą. Wydaje mi się, że to wynikało z tego, gdyż nie sądzę, że gdybym nie miała tej sondy, to miałabym tak dużą swobodę. Więc ja jadłam bardzo małe porcje jedzenia, gdyż miałam mega skurczony żołądek. Pamiętam taką sytuację, gdyż ja miałam bardzo nierealne spojrzenie na porcje. Przygotowałam sobie na śniadanie kaszę mannę, bo była kasza manna na śniadanie i miałam taką małą miseczkę. Zaraz wam ją w ogóle pokażę, bo to jest hit. Przyniosłam wam naczynia, które miałam, bo ogólnie tam w szpitalu każdy musiał mieć swoje naczynia. Zrobiłam sobie kaszę mannę w tej miseczce. To było moje śniadanie. Miseczka jest tak mała. Mi się wydawało, że ona jest normalnej wielkości i nie wiedziałam, o co im wszystkim chodzi. Jak pielęgniarka zawołała panią dietetyk z oddziału, bo ja leżałam na gastroenterologii i alergologii, więc pani dietetyk tam była zatrudniona, bo trafiało tam też sporo dzieci na przykład ze złymi nawykami żywieniowymi, które się żywiły tylko słodyczami i tak dalej, i ta pani dietetyk miała im pomóc zmienić te nawyki. Więc ja zrobiłam sobie kaszkę mangę w tej miseczce i się dziwiłam, o co im wszystkim chodzi, bo oni mówili, że to jest porcja jak dla dziecka, a mi się wydawało, że to jest normalna wielkość. Gdyż niedożywiony mózg wszystko postrzega inaczej, a szczególnie niedożywiony atletyczny mózg, jak chodzi o jedzenie, ma troszkę inne postrzeganie. I przyniosłam wam także talerzyk, na którym jadłam obiad. Teraz na tym talerzyku jem, nie wiem, jak sobie kroję banana na drugie śniadanie albo mango, to jem na tym przekąski, a wtedy jadłam na tym obiad. Nie wiem, czy ktoś z was, kto chorował na anoreksję, tak miał, ale ja z perspektywy czasu patrzę na to z większym dystansem i się z tego trochę śmieję, ale wtedy to był dla mnie realny problem, że to wszyscy mają jakieś zwidy i wydaje mi się, że to są malutkie porcje, a przecież to są normalne porcje. Już czuję, że ten film będzie długi. Jakie było jedzenie? Ile posiłków? Miałaś ustalony czas, w jakim musisz zjeść? Jedzenie było bardzo smaczne. Była tam kuchnia w tym szpitalu. Naprawdę to jedzenie było dobre. Najbardziej mi smakowały chyba obiady na słodko, leniwe i tak dalej. Było śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolacja i druga kolacja, a i podwieczorek, czyli 6 posiłków. Ja jadłam zazwyczaj około 3-4. Na śniadanie były zazwyczaj kanapki albo zupa mleczna, no i jakaś szynka, jakiś twarożek i dżem, taki serek topiony. Ja miałam dietę lekkostrawną, bo generalnie na tym oddziale było dużo diet, na przykład była lekkostrawna dla cukrzyków, wysokoenergetyczna, węglowodanowa. Ja miałam też dietę węglowodanową przez pierwszy tydzień, czyli same węglowodany, czyli chrupkie kukurydziane i ziemniaki, dlatego że moja wątroba nie przyjmowała nic innego. Więc tak, to było śniadanie. Drugie śniadanie, no to były jakieś ciasteczka, jakiś owoc, kisiel, coś takiego. Obiad, no to była zupa i drugie danie, ale ja jadłam tylko drugie danie, bo zupy były niedobre. Zupa, no to była jakaś tam kasza manna na rosole, coś w tym stylu. A drugie danie, no to ziemniaki, mięsko jakieś, albo ryba, jakaś marchewka, szpinak, buraczki, coś takiego. Albo były jakieś obiady na słodko, czyli leniwe na przykład. Podwieczorek to było podobne jak drugie śniadanie. I kolacja, i druga kolacja to były również kanapki, podobne do tych, co na śniadanie. Od tego było jakieś tam picie, ale to nie było obowiązkowe. Ja miałam swoją herbatkę, jakąś kawę inkę, coś takiego. Posiłków było 6, tak jak mówiłam, ale ja nie musiałam wszystkich zjadać. Jak chodzi o sondę, miałam ją 3-4 razy dziennie. I nie było ustalonego czasu, w jakim musiałam zjadać, bo nie był to szpital psychiatryczny. Był to zwykły oddział gastroenterologii w oddziale somatycznym. Ogólnie na tym oddziale często były anoreksyczki, gdyż był to oddział gastroenterologii i żywienia, więc było tam dożywianie. Nie był to oddział psychiatryczny, więc nie było takich sztywnych zasad. Jak długo miałaś sondę? Czy cię to bolało i wiesz, ile kalorii przez nią dostawałaś? Sondę miałam przy pierwszym pobycie, który trwał 3 tygodnie, tydzień. Przy drugim pobycie miałam ją 3 tygodnie. Tak, sonda była bardzo nieprzyjemna, bardzo mnie bolała. Nos, gardło, tutaj taki plaster był. Gdzieś tam zaraz wkleję wam zdjęcie, jak to wygląda, więc miałam takie odparzenia. Czułam po prostu, że tam mam taką rurkę i jak lekarze wszyscy powtarzali, że nie, to nie boli, wcale nie, to nie wiem, czy oni nigdy nie mieli sondy, prawdopodobnie tak i dlatego tak mówili, bo jest to mega nieprzyjemne uczucie. I ile kalorii przez nią dostawałam? Około 3000 z tego, co mi się wydaje, bo dostawałam 3-4 butelki po 500 ml i jedna z
butelka miała około 1000 kalorii. Plus jadłam, więc z tych kalorii dziennie spożywałam około 5000, coś takiego. I chudłam. Czasami spadałam z wagi. Także zobaczcie, jak niedożywiony organizm ma ogromne zapotrzebowanie energetyczne. To jest niesamowite. Piłaś kiedykolwiek nutridrinki w szpitalu, ośrodku? W ośrodku piłam i w domu. Czasami nadal sobie wypiję, a w szpitalu nie piłam, bo miałam sondę. I jak chodzi jeszcze o tą sondę i ogólnie o wagę, to lekarze często uważali, że ja oszukuję, że coś robię, że nie rehabilituję tej wagi, a to nie była prawda, bo ja nie miałam czegoś takiego, że oszukiwałam. Ja po prostu chciałam z tego jak najszybciej wyjść i mi na tym zależało, więc nie miałam potrzeby oszukiwania i robiłam wszystko, żeby jak najszybciej przytyć, a ta waga spadała. Wydaje mi się, że po prostu niedożywiony organizm ma tak ogromne zapotrzebowanie, bo potrzebuje masy kalorii, żeby odbudować mózg, organy, kości. Także dziewczyny, nie bójcie się, szczególnie te na recovery, jeść. Na początku wszystko, co jecie, idzie na to, żeby odbudować wasze serce, płuca, żołądek, mięśnie, kości, załatać dziury w kościach, mózg. Jak chodzi jeszcze o nutridrinki, ja piłam ich dosyć sporo, bo w ośrodku generalnie można było pić maksymalnie 2 nutridrinki, a ja przemycałam sobie i piłam tego trzeciego, bo tak jak mówię, zależało mi bardzo, żeby jak najszybciej przytyć i być po prostu zdrową. Mogła odwiedzać cię mama w szpitalu? Generalnie moja mama na początku ze mną leżała przy pierwszym pobycie, a przy drugim nie, gdyż ją wywalili z tego szpitala. O tym możecie więcej posłuchać w filmie o mojej chorobie. Link będzie w opisie i w karcie. No i nie mogła mnie odwiedzać, dlatego że był COVID i to był chyba największy minus, gdyż ja siedziałam po prostu sama przez większość tego czasu. Nawet nie przez większość, tylko przez cały mój pobyt byłam po prostu sama sobie i moja depresja się niesamowicie pogłębiła, gdyż czułam się bardzo, bardzo samotna. Jak reagowały pielęgniarki na twój stan? Cały personel, oprócz lekarzy, był nastawiony bardzo negatywnie. Pielęgniarki były dla mnie okropne. Znęcały się nade mną psychicznie, było ciągle komentowane to, jak wyglądam. Przy ważeniu na przykład, jak stawałam na wadze tyłem, naga, w sensie w majtkach, bo kazali mi się rozbierać, patrzyły na mnie z góry do dołu i mówiły: Boże, jak ty wyglądasz. Tego typu komentarze leciały w moją stronę ciągle, plus było mi zarzucane, że oszukuję, że robię to specjalnie, że robię wszystko, żeby nie siedzieć, że robię wszystko, żeby nie przytyć i byłam po prostu ciągle gnojona. Jedna pielęgniarka też raz na mnie zabluźniła, a inna powiedziała, że ja w ogóle tutaj nie powinnam być, że zajmuję miejsce potrzebującym. W skrócie, traktowanie przez pielęgniarki było chyba najgorszą traumą z tego szpitala. Oczywiście nie wszystkie, bo były naprawdę takie, które były kochane. Była to zdecydowana mniejszość. Poznałaś jakieś fajne osoby? Masz z kimś z nich jeszcze kontakt? Poznałam tam dosyć sporo fajnych osób, ale nie mam z nikim kontaktu. Jedną z najfajniejszych osób, jakie tam poznałam, była mama z córeczką, która chorowała na mukowiscydozę i traktowała mnie ona jak swoją córkę. Naprawdę niesamowicie się mną przejmowała, pomagała mi, opiekowała, mówiła na mnie Dusia i nie wiem, czy to ogląda, czy kiedykolwiek na to trafi, ale jeżeli tak, to pozdrawiam i naprawdę bardzo dużo mi pani pomogła i bardzo dużo mi dał pani pobyt w tym szpitalu. Była tam także mama z dziewczyną, która się nazywała Virginia. Miała bardzo ładne imię i też ją pozdrawiam, jeśli kiedykolwiek na to trafi. Naprawdę bardzo miło panią wspominam. Czy ktoś z innych pacjentów komentował w obraźliwy sposób twój stan i wychudzenie? I tutaj was pewnie zaskoczę, ale nie, właśnie nie. Wszyscy byli bardzo przejęci, dopytywali, byli dla mnie niesamowicie ciepli, wspierali mnie i mam nim nic zdolnie do zarzucenia, wręcz przeciwnie, cieszę się, że trafiłam na tak wspaniałych ludzi. Czy ważenie odbywało się każdego dnia i czy można było oszukiwać? Ważenie było codziennie przed śniadaniem na czczo i można było oszukiwać, było mega dużo opcji, żeby oszukać, ale ja tego nie robiłam, bo tak jak mówię, mi zależało na tym, żeby jak najszybciej wrócić do zdrowia, więc ja nie widziałam potrzeby, żeby oszukiwać, plus też jakby ja nawet nie wiedziałam, że można oszukiwać. Dopiero w ośrodku zobaczyłam, jak inne osoby oszukiwały i poznałam tą prawdziwą stronę, bo jak mówię, ja chorowałam na narkotypowo, więc ja nie miałam takich potrzeb, żeby oszukać. Dopiero później się gdzieś we mnie zaszczepiło, jak poszłam do środka i po prostu nauczyłam się tego od innych dziewczyn i wiedziałam, że jest taka możliwość, ale tego nadal nie robiłam, bo zależało mi po prostu na zdrowiu, a wcześniej nawet by mi do głowy nie przyszło to, że ja mogę oszukiwać w takiej sprawie jak ważenie. Także podsumowując, można było, ale ja z tego nie korzystałam. Czy pielęgniarki i personel był miły, wyrozumiały? Nie, nie był miły i wyrozumiały, wręcz przeciwnie, pielęgniarki to były tak wredne. Ile czasu spędziłaś w szpitalu?
szpitalu. Ja w szpitalu spędziłam w lipcu 2-3 tygodnie, później miałam przerwę 2 tygodnie i wróciłam po 2 tygodniach na tydzień na hemoonkologię i później na 3 tygodnie na gastroenterologię. Także no około 1,5 miesiąca, coś takiego. Mając tą perspektywę, że ja będę w tym szpitalu miesiąc, pielęgniarki po prostu codziennie przyczepiały się do czegoś innego i kiedy ja starałam się jakby je zadowolić i zmienić to, co im nie pasowało, one wynajdowały sobie coraz to nowsze rzeczy. I działo się to oczywiście po wyjściu mojej mamy ze szpitala, gdyż jakby nikt nie mógł tego zobaczyć i nie zwrócić uwagi, więc wtedy to znęcanie się zaczęło się pogłębiać. I ja byłam tam już drugi tydzień i miałam ze sobą no dosyć sporo rzeczy, bo jednak jakbyście byli w jakimś miejscu miesiąc, no to potrzebujecie zdecydowanie większej ilości ubrań niż osoby, które są tam tydzień. Więc ja miałam dwie torby, plecak i walizkę. No i miałam to wszystko pochowane pod łóżkiem i tak dalej, ale oczywiście pielęgniarki musiały się do mnie że mam za dużo rzeczy i że muszę to oddać mamie. Że ja mogę mieć tylko walizkę. Codziennie mnie o to gnoiły, że nadal masz te rzeczy, no musisz to dzisiaj oddać. Potem już jakoś pochowałam chyba te torby do walizki czy coś, bo ona powiedziała, że ja mogę mieć tylko walizkę i wszystkie inne rzeczy nie mogą tutaj być. No naprawdę, to już były takie rzeczy, do których one się przyczepiały, że to jest głowa mała. Hit. Raz mi się wylała herbata na łóżko, chciałam sobie zmienić pościel, bo pani sprzątająca mi przyniosła pościel i pielęgniarka do mnie przyszła i na mnie nakrzyczała, że co ja robię, że mam siedzieć na tej brudnej pościeli teraz, jak wylałam tą herbatę. I jeszcze jedna taka sytuacja, którą pamiętam, to było to, jak się kąpałam i pielęgniarka stała pod drzwiami i podsłuchiwała moją rozmowę z mamą przez telefon. Tam powiedziałam, no dole, bo właśnie już miałam po prostu dosyć tego, jak mnie tam traktują. Ta pielęgniarka powiedziała, i to mi powiedziała potem pani, która ze mną leżała na sali i ja to zgłosiłam oczywiście do mojej pani doktor. Generalnie wydaje mi się, że lekarze nie wiedzą, co pielęgniarki wyrabiają na oddziale i wydają się, że są bardzo kompetentne i traktują dobrze pacjentów, a niestety tak nie jest. I nie tyczy się to tylko osób z anorektyką, tylko generalnie one tak traktowały większość pacjentów. Jednak ja byłam bardziej na to narażona, jak byłam niedożywiona, to po prostu nie byłam w stanie się obronić, coś odpowiedzieć, odpyskować. To wszystko na mnie tak spadało i ja to nosiłam w sobie, bo nie byłam w stanie o siebie zadbać. Czy poznałaś tam inne dziewczyny? Wydaje mi się, że to pytanie dotyczyło się osób z anorektyką. To nie, bo byłam tam jedyna na oddziale i zazwyczaj tak jest, że jest jedna osoba z anorektyką, ale poznałam na przykład Martynę i jakąś jeszcze jedną dziewczynę. Także poznałam osoby w moim wieku, no bo był to szpital dziecięcy, ale osób z anorektyką innych nie. Ile przytyłaś podczas leczenia? Podczas leczenia w szpitalu przytyłam 6 kilo. Od 31 do 37 kilo. I trwało to właśnie 3 tygodnie. Coś takiego. Przypomniała mi się jedna ciekawa w sumie informacja, jak chodzi o posiłki. Ja jadłam je z pielęgniarkami, ale one nie pilnowały mnie. W takim sensie po prostu siedziały ze mną, ale na przykład robiły coś na komputerze i tak dalej. Także w ogóle nie patrzyły na to, jak jem. Była masa okazji, żeby oszukać, ale ja tego po prostu nie robiłam, gdyż nie czułam takiej potrzeby, tak? I bardzo dobrze, tylko że patrząc i słuchając historii innych osób z anorektyką, to one szukają jak najwięcej okazji, żeby tylko oszukać. Ja tak nie miałam. I jadłam u nich na dyżurce, tak po prostu wolałam. Czułam się swobodniej. Czasami nawet one jadły ze mną, te milsze pielęgniarki. Jaki był twój największy cel w szpitalu? No to moim największym celem w szpitalu było nic, gdyż byłam tak głęboko w depresji. Nie chciało mi się żyć, także nie miałam celu. Początkowo bardzo chciałam jak najszybciej wyzdrowieć, a później po prostu nie miałam żadnego celu, gdyż wegetowałam, a nie żyłam. Jakieś okropne sytuacje z pobytu w szpitalu? No to kilka już wam opowiedziałam, ale myślę, że zakładanie sondy to było taka jedno z traumatycznych przeżyć, gdyż jak mnie przyjmowali, to obiecali mi, że nie będę miała sondy. Bałam się tego uczucia, tej rurki w gardle. Nie przyjęli już na oddział, to zawołali mnie do pokoju pielęgniarek. Ja zobaczyłam, że tam jest kilka osób. Wtedy już wiedziałam, że właśnie założę mi tą sondę i wróciłam do pokoju i schowałam się do łazienki. No potem stwierdziłam, wrócę jednak i no niech mi założą tą sondę, bo generalnie uważam, że w takim wypadku takiego głębokiego niedożywienia sonda jest niezbędna i jest to czynnik, który może was uchronić przed zjawiskiem, jakim jest extreme hunger, czyli ten ekstremalny głód. Wasz organizm jest dożywiony, dostaje to, co potrzebuje z sondy plus jecie, więc nie ma tego głodu ekstremalnego i jest to gra warta świeczki. Mimo tego bólu, dyskomfortu, jednak to ciało wraca szybciej do formy sprzed choroby i uważam, że sonda jest bardzo potrzebną rzeczą w wychodzeniu z anorektyki. I nie tylko, bo sondy nie mają tylko osoby chore na anorektykę, ale też osoby z nowotworami, z jakimiś innymi chorobami. Także sonda nie równa się anorektyce. Chyba przytoczyłam już większość z takich najgorszych.
Tak mi się przynajmniej wydaje. Wiem, co było drugą traumatyczną. Boże, to była jakaś masakra. W tym szpitalu nie mieli psychiatry. Po skończonym leczeniu w szpitalu somatycznym miałam zostać przewieziona do szpitala psychiatrycznego na konsultację i tak też się stało. Jednak podczas mojego leczenia w szpitalu przychodziła do mnie pani psycholog. Któregoś dnia na obchodzie moja pani doktor powiedziała mi, że nie ma dzisiaj pani psycholog, że będę miała konsultację z panią psychiatrą. Taką, żeby po prostu porozmawiać, bo miałam gorszy dzień. I stwierdziłam, o super, ale fajnie, na pewno mi to pomoże. No to tam około 12 poszłam na tą konsultację. Powiem wam, że tak okropnego psychiatry, nieczułego, takiego oschłego, w ogóle niekompetentnego, to ja nigdy nie widziałam i nie rozmawiałam. Konsultacja trwała może z 15 minut. Celem tej konsultacji było to, żeby mi pomóc w tym gorszym okresie. W sensie miałam a ona zaczęła mnie wypytywać o to, czy się głodzę. I jak ja jej na przykład powiedziałam, że jadłam małe porcje i że nie jadłam śniadań, bo tak jak wiecie, już w słoniku mojej chorobie miałam niesamowite bóle brzucha i po prostu nie mogłam nic przełknąć, to ona powiedziała, no to się głodziłaś, robisz ze mnie idiotkę, czy nadal się głodzisz, czy nie chcesz pewnie jeść. I w skrócie zadawała takie pytania, które były jakby odpowiedziami, wkładała mi słowa do ust. Na koniec poprosiła telefon do mojej mamy, żeby jeszcze z nią porozmawiać i moja mama miała takie same odczucia co do niej. Po tej konsultacji, jak wróciłam do pokoju, zamiast poczuć się lepiej, ja po prostu się rozpłakałam i czułam się jeszcze gorzej. No dobra, także to by było tyle na dzisiaj. Chyba poruszyłam większość takich sytuacji, które pamiętam z tego pobytu. No, było to już rok temu, jest to też dla mnie w pewnym sensie jakaś trauma, także gdzieś ta moja pamięć w tym temacie jest troszkę zamglona. Nie pamiętam wszystkiego tak dokładnie. Także jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, to śmiało piszcie do mnie na Instagramie, na którego zapraszam po raz drugi w tym filmie, ale autoreklama musi być. Tutaj macie mojego Instagrama. Wszystkie linki macie w opisie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Nie zapomnijcie o tym, żeby zostawić lajka, subskrypcję na dole, podzielić się może jakimiś swoimi doświadczeniami związanymi z polskimi szpitalami. Widzimy się już w kolejnym filmie na moim kanale. Pa!